Lombardzka bazylika jest znana z tego, że zawsze hula przy niej wiatr i nikogo nie oszczędza. Tak mówi legenda. A ja się zastanawiam, jak to mogło być naprawdę. Lucek, kochanie, to idziemy jutro do tego kina, prawda? Na ciemną śrubkę. Kiedy ja ci obiecałem, że idziemy do kina? Ale słoneczko. Wczoraj mówię. Słoneczko? Ja nic nie pamiętam, żebym coś mówił. Obiecałeś. Kiedy ja wam obiecałem? Ma pani dowód? Tak. Mogę ci go pokazać? No. No to może pójdziemy gdzieś indziej. Lucek. Wiecie co? Idziemy do tego. Dobra, ja tylko muszę zadzwonić. Ale... Czekajcie chwilę. Nieważne. Ach, Jezus, jak to było? 3, 3, 3. Aleluja. Halo? Michał? Jak nie wiesz, kim jestem? To ja, Lucjan! Nie znam cię! Nie Lucyfer, Lucjan, jego brat! Lucjan, a... No, dobrze, że mnie pamiętasz. Poznaliśmy się wtedy na imprezie z Zefirą. No właśnie, propos Zefiry. Co? Co ty zaszpetniała? Przecież ona ładna była. Tak, tak, ładna była, ale zaszpetniała na starość. Rozumiem. Ty, słuchaj, mogę do ciebie wpaść? Mam tylko jedną sprawę. Pamiętaj, że mi wisisz przysługę. A paciorek jeszcze odmawiasz? Tak, tak, odmawiam. No. No, dobra, okej. Okay. Widzimy się, cześć. Chodźcie, dziewczyny. Zadzwoniłem do kumpla, mamy wszystko załatwione. Tak? Tak, oczywiście. To jednak nie kino? Będziemy się świetnie bawić. To kino czy nie kino? No pewnie, że kino. Chodźcie za mną, dziewczyny. Ale wiesz, Lucek, ja nie mówię o stałej relacji, tylko na wieczność, tylko. Przecież co ty dla takiego... Ciemny gwoździu. Słuchaj, zaraz wszystko ogarniemy, nie, dziewczyny? No, słuchajcie, dajcie mi tylko minutkę. Ale... Witam cię. Bez przytulania. To, co przeżyłem, to był prawdziwy szok. A ja cię rozumiem. Dawaj, no mów. Słuchaj. Wyżal się. Słuchaj, no. Nie wiem, jakim cudem znalazła mnie. Jak to możliwe? I ty jeszcze jakieś psycholki ze sobą wzięła. Słuchaj, ja może widziałem dużo złego u brata. Nie da się ich wytrzymać. Słuchaj, ty Anią jesteś. Ładne masz oblicze. Gadane masz. No i ta aureola, stary, ona tak działa. Weź, pójdź do nich, tam tu się zagadaj czy coś, a ja bym u ciebie przenocował, co? Ale jest to twoja robota. Przenocuj mnie tutaj, słuchaj, pójdź, zatrzymaj je, powiedz im, że nie wiem, że zaraz będę czy coś. Ja się tu gdzieś ukryję, przenocujemy sobie, pogadamy sobie o starych czasach. Aha. Dobra? Dobra. Jesteś super, naprawdę. Odmówię po prostu tyle zdrowasiek, ile będziesz chciał. Dzięki, stary. Trzeba zobaczyć, co ten Lucek tam wykombinował. No gdzie on jest? Co on tak tam długo robi? Ja już się nie cierpię. Jest taki słodki. Nie za nim. Zbyt długo nie ma. Co to? Wow. A kim ty jesteś? Jestem Michał. Michał Anioł. Brunetki czy wanynki? A może na razie mnie zostawcie, bo ja potem na bankiet idę. Muszę wyglądać jakoś. A może być z tobą? Może najpierw pójdźmy się pomodlić do Boga. Takie tam... Tak? No oczywiście. Chyba się nie znam na tym. Ale się Michałek zdziwi. Dużo was trochę. Dużo? Może być nas jeszcze więcej. Ale myślę, że podoła. Nie wiem. No więc? Ale bo za bardzo mnie ruszacie, bo... Hola! Potem... Co ty robisz? Ja? Mówiłeś, że mam tu przecież mi zostać. Miałeś. I je wypędzić, a nie brać je dla siebie. Lucek, no teraz wolimy jego, nie denerwuj. Zamknij się. On jest słodki.
No i co masz na swoje usprawiedliwienie? No. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Chciałbym ci pomóc. Może to dyplomatycznie rozwiążemy, a nie biciem. Józef, zrozum, że wolimy jego, a nie ciebie. No już, tak bywa. Kochani, czas się skończył. Jesteś trupem! Zostaw! Zostaw mnie w twarz! Nie w twarz! Wiesz co? Sam się z nimi męczę. Mam to gdzieś. Nie rozumiem. Miłej zabawy! Co ja mam zrobić? Zabierz je! Co ci jest, kolego? No zabierz je! Zabierz je, bo jak nie... Ale stop! Przecież ty chciałeś... Ty je chciałeś. Przecież... Inaczej dlaczego byś mnie wystawił? Jak tego nie zrobisz, to cię umyję! Wyleję na ciebie wiadro z wodą! Masz świadomość, ile ja lat zbierałem tą sadzę na twarzy? To jest najgorsze, co mogłeś powiedzieć! Wyrzuć się ode mnie! Chodź tu, Lucek! Chodź tu, ja cię łapię! Ile razy mam ci mówić, że nazywam się Lucjan, nie Lucek! Ej, wracać! Dziewczyny, chodźcie! Ej, jestem ja! Chodź. Ale kochane! No wróć do mnie! No proszę! Ja nie mam zamiaru! No Michał! Ej, ty! Dopadnę cię za to! Hej! Lucja, o Michał! O nie! Ha! O!